Sądu w sprawie zadań powierzonych Dzielnicy Kończerwą w zakresie tworzenia oraz Zieleńcu Łódzkiego obrazu nowej architekturą na rok 2014. Tutaj mamy generalnie korektę do tego, że wcześniej nie mieliśmy kwoty tutaj przekazanej, to jest kwota 126 tysięcy na modernizację obrotu jordanowskich Jordanski według na dzielnicy, tu ma być mały litery na modernizację i doposażenie obrotu jordanowskich według na dzielnicy kwota 126 tysięcy. Ale ja focha. Przepraszam, ja muszę sobie jeszcze raz przeczytać. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan Rafał. Jeżeli ustalamy kwotę dla zadania trzeciego, modernizacja ogródku, to dobrze byłoby w związku z tym, że mamy tutaj inspirację, bo przesunąć to na pierwsze miejsce. Bo to do tej pory wyglądało w ten sposób. W ogólnej puli realizowało się pierwsze zadanie do wysokości środków, a następnie przechodzimy do następnych. W tym momencie, jeżeli jako pierwsze zrobimy bieżące utrzymanie ogródku, to będziemy wydawać pieniądze aż bieżąco utrzymamy ogródku, może nam dać potem na modernizację. Ja mamy na bieżąco utrzymanie skwerów i ogródków jordanowskich kwotę 131 tysięcy. Nie ma najwyższego miliona, ale mamy te pieniądze na to, bo to jest inne. Jeżeli pan przewodniczący pamięta, był podział pieniędzy na utrzymanie zieleńców i ogródków i tu mamy na bieżąco utrzymanie skwerów i ogródków jordanowskich kwotę tam było 131 tysięcy, a tutaj kwotę modernizacji ogródków jordanowskich właśnie uściślamy po to, żeby tam na kwota nie szła na coś innego. I tutaj będziemy mogli spokojnie wskazać, w których ogródkach chcemy co realizować. W przypadku nam zostaną pieniądze, wtedy te pieniądze będziemy dalej obniżać. Tak to wygląda. Tylko powtarzam interpretację z GIT-u. Zwracam uwagę na to, że zadania zdedykowano kwotą, żeby one były pierwsze. To dołóżmy jeszcze nie, tutaj, można. Autor poprawka zarządu bieżącym utrzymanie skwerów obrótu jordanowskich kwota 131 700 zł. Wejdziemy na zadanie budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego. Czy ulicy ślicznej mać na realizację? Nie realizowali po wysokości pozostałych środków. Nie, bo tam są kupety, są przekazane środki, z których ten ogródek ma. Ale przyjmujemy podniższą listę. Panie radny, czy jeżeli pan dobrze pamięta, ogródek przy ślicznej majstera w tym roku jest tylko i wyłącznie dokumentacja, którą przekazali 5 tysięcy we wcześniejszych uchwałach. To jest nie ma realizacji tego. To po co ja to wykazuję to zadanie, skoro zadanie, które tam nie, zapisujemy, żeby ten ogródek był jakby zapewniony, żeby nam nie zniknął, bo tutaj zawsze będzie możliwość, że zabraknie nam pieniędzy z tych osób niepełnosprawnych, na którą daliśmy dokumentację 5 tysięcy, wtedy dołożymy tutaj tych kwotach. To będzie się dodatkowe do zadania. Nie. To zadanie zostaje, panie Łukaszu. Jeżeli ma pan zastrzeżenia, proszę sobie zadzwonić do pracowników z ekipu. Wyjaśnię panu. Z autopoprawką zarządu w punkcie pierwszym bieżącą utrzymanie skwerów ogródków jordanowskich kwota 137 700 zł. Kto jest za poparciem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Chciałam zapytać, można tylko bieżące utrzymanie skwerów i ogródków. Jordanów idzie bardzo tutaj oleją urządy, na przykład też wywóz śmieci do ogródków. To jest stan opłakany w tej chwili od miesiąca. Przykład Cebałowskiej. No bo nie było przetargu, nikt nie sprząta. Przetarg był, tylko zgłoszono protest do przetargu i na razie jest to rozpatrywane i na razie nie ma wyłonionych wykonawców. Przepraszam, przegłosowaliśmy tą uchwałę. Są jakieś uwagi do protokołu ostatniej sesji? Nie widzę. Przystąpmy teraz do punktu.